Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie i dziś zrobimy sobie fajny temat, będzie taki delikatny wstęp do diagnostyki stawu okrągłego. Nie przez przypadek, dlatego że dzisiaj, a w naszej sali, w naszym centrum szkoleniowym w Warszawie jest piątek z masażem. Nie wiem, czy w ogóle słyszeliście o koncepcji piątku z masażem. Są to takie krótkie warsztaty, 3 godziny, gdzie przedstawiamy jakiś jeden konkretny temat. Czy to my, czy jakaś inna osoba z naszej ekipy z Projekt Masaż, bądź inny instruktor, który prowadzi u nas szkolenia. Więc dzisiaj będziemy prowadzić piątek z masażem z diagnostyki stawu kolanowego. Będzie dość nietypowe podejście do tej diagnostyki. Myślę, że będzie naprawdę fajnie. Chcemy troszeczkę ludzi nakręcić, żeby mieli otwarte oczy i żeby patrzyli bardzo globalnie na całe ciało. Czyli patrzyli globalnie, a jednak pracowali lokalnie na miejscu, które jest problematyczne. Stąd chciałem Wam troszeczkę popowiadać o całej takiej diagnostyce, na co warto zwrócić uwagę, kiedy ewentualnie się zastanowić, czy w ogóle z takim pacjentem pracować. I myślę, że to może być ciekawe, dlatego że być może unikniecie jakichś problemów w związku z diagnostyką swoich pacjentów, albo po prostu zainspirujecie się, żeby patrzeć szerzej na pacjenta. Stąd wykorzystam sobie prezentację, którą właśnie prowadzę na piątku z masażem i troszeczkę Wam o tym wszystkim poopowiadam. Zawsze jak myślimy o jakimś konkretnym problemie, musimy uwzględnić ogólnie anatomię tego obszaru pod kątem kostnym, stawowym, więzadłowym, mięśniowym. Stąd oczywiście patrząc na staw kolanowy musimy uwzględnić dwa stawy, staw kolanowy, staw rzepkowo-udowy, ogólnie ruchy jakie tam zachodzą, więzadło jakie ewentualnie mogą być uszkodzone w tym obszarze i ogólnie bierzemy pod uwagę to, że tu już nam wchodzą dwa stawy do rozpatrzenia. Raz będą problemy stawu rzepkowo-udowego, raz stawu kolanowego. I warto o tym wiedzieć, że staw kolanowy z konkretną naprawdę ilość struktur, która przynosi niemalże największe obciążenie w naszym ciele. Stąd rzeczywiście będzie ulegał często różnego rodzaju przeciążeniom, nawarstwiającym się mikrourazom. Natomiast staw kolanowy jest taką charakterystyczną strukturą, która często z racji ilości mięśni, która bierze w nim udział, ilości więzadła będzie kompensował braki, które mamy w stopie, w stawie biodrowym, w stawie kolanowym, w stawie biodrowym, w stawach kręgosłupa. Więc zobaczycie, jak wiele sytuacji jest takie. Przychodzi do Was pacjent i mówi, że ma problem w stawie kolanowym. Pytacie go, czy miałaby jakaś sytuacja, ingerencja, upadek, cokolwiek wydarzyło się, co mogło być przyczyną występowania tego bólu. I się okazuje, że nie ma takiej sytuacji. Więc musimy spojrzeć szerzej. I bardzo często pacjent przychodzi z stawem kolanowym, a my analizujemy sobie, jak funkcjonuje jego stopa, zakres ruchu w stawie biodrowym, ruchomość wokół bramy miednicy, kręgosłupie lędźwiowym i się okazuje, że to wcale nie jest kolano problematyczne, tylko inny obszar. Natomiast jak już ewentualnie się zawęzimy na tym stawie kolanowym, to oprócz tego, że musimy wziąć pod uwagę kilka struktur stawowych, to warto na początku sobie jakby rozłożyć to, czy ten problem, z którym przychodzi nas pacjent, jest problemem wewnątrztorebkowym czy zewnątrztorebkowym. I te problemy wewnątrztorebkowe, czy dysfunkcje więzadła krzyżowego, przedniego, tylnego i łąkotek bocznej czy środkowej są no niestety dużo trudniejsze do rozpracowania i czasami trzeba uwzględnić oczywiście to, czy nie będziemy potrzebowali konsultacji na przykład z ortopedą albo jakiegoś badania obrazowego, ponieważ nawet jak robimy testy łąkotkowe czy więzadłowe, to nie jesteśmy na 100% pewni, czy tam ten problem rzeczywiście jest. Czasami są różnego rodzaju niejasności, tym bardziej, że testy łąkotkowe no, nie są specjalnie czułe i specyficzne. Natomiast o tym macie więcej. Macie tutaj kartę, na której pojawi się film właśnie dotyczący testów łąkotkowych. Zerknijcie sobie, Maciek tam omawiał test Appleya, test McMurraya, warto to wiedzieć. Oczywiście, jeżeli są problemy łąkotkowe, Wam to wyjdzie i te testy wyjdą pozytywnie. Dodatkowo pojawia się ból podczas na przykład ruchu. Często pacjenci mają zablokowanie tego stawu kolanowego. Bardzo często będzie trzeba rozpatrzeć, czy nie wysłać tego pacjenta na operację ewentualnego szycia, bądź dużo lepszą opcją usunięcia części dysfunkcyjnej łąkotki. Dlatego, że łąkotki mają to do siebie, że one niestety niespecjalnie dobrze się regenerują, ale regenerują się. Stąd jeżeli nie ma takich momentów zablokowania jakiegoś bólu w stawie kolanowym podczas ruchów, to starajcie się, żeby pacjenci jednak przechodzili tą rehabilitację zachowawczą, którą my jesteśmy w stanie zaproponować i ewentualnie obserwować, czy rzeczywiście te problemy dalej mają miejsce i być może okaże się, że nawet jeżeli ta łąkotka była problematyczna, to po naszej ingerencji plus regeneracji, odpoczynku i wstrzymania się od różnych ruchów rotacyjnych, sytuacja poprawi się i to się samo zregeneruje. Więc warto czekać. Takich sytuacji w gabinecie miałem już kilka. Natomiast, jeżeli chodzi o problemy więzadłowe, to warto oczywiście badać sobie szufladę przednią, szufladę tylną i testy na więzadło poboczne piszczelowe i poboczne strzałkowe. I z racji tego, że my takiego materiału na swoim kanale YouTube'owym nie mamy, to zrobimy to teraz. Bardzo krótka, prosta sprawa. Grzesiek. Chodź, idziemy to zrobić.
Okej, okay, czyli lecimy sobie na początku z testami na więzadła wewnątrztorebkowe, czyli krzyżowe przednie, krzyżowe tylne, czyli ACL i PCL. I teraz tak, kąt około 90 stopni, pacjent leży na plecach, stabilizacja, najczęściej wykorzystuje swój ciężar ciała, chwytamy konkretnie za kość piszczelową, palce tutaj są w dole podkolanowym, konkretny chwyt i będziemy ciągnąć jakby z wektorem, który wskazuje nam kość udowa, do siebie. Sprawdzamy sobie, czy tutaj rzeczywiście piszczel nam nie ucieka do przodu, tak? Czy więzadło krzyżowe przednie jest wydolne. Czyli test szuflady przedniej i test szuflady tylnej, czyli testujemy sobie, czy więzadło krzyżowe tylne jest stabilne i trzyma. Tutaj widzimy, jakby ruchomość podudzie jest niewielka, wszystko w porządku. Jak zobaczycie, że tego ruchu jest za dużo, to wtedy wiecie, że któreś z więzadeł jest niewydolne. Czyli testy na więzadła wewnątrztorebkowe. Ale zawsze porównujemy z drugą nogą. Tak. Bardzo dobry Grzesiek. Zawsze porównujemy z drugą nogą, dlatego że nawet jeżeli ta niewydolność jest jakaś, to się może okazać, że po prostu ktoś ma bardzo dużą mobilność w stawach, jest często hipermobilny, więc porównajcie sobie. Jak się okazuje, że w drugiej nodze jest identycznie, bardzo mała szansa, że ma zerwane dwa więzadła, chociaż jest to jakby możliwe. Patrząc na to, jak ludzie na stokach jeżdżą na nartach, to jest to możliwe. Ale po prostu porównajcie sobie. Więzadła zewnątrztorebkowe, czyli poboczne piszczelowe i poboczne strzałkowe. Testy są bardzo proste, dlatego że będziemy badać sobie szpotawość i koślawość kolan, czy któreś więzadło nam nie zabezpiecza danego ruchu. Wsuńcie troszeczkę do krawędzi, bliżej. Zaraz do tego, że te więzadła przenoszą olbrzymią siłę, to my też tej siły użyjemy sporo. Niektórzy te testy wykonują w ten sposób, no sorry, ale one przenoszą kilkaset kilogramów na centymetr kwadratowy, więc musimy użyć tej siły troszeczkę więcej. Więc proponuję, żebyście wykonali to w ten sposób, że noga jest wyproście. Pamiętajcie, nie w zgięciu, nie w przeproście. Starajcie się mieć taką jedną linię pomiędzy kością udową a piszczelową. Rękoma chwytacie tutaj w okolice kłykcia bocznego, kości udowej bocznego i przyśrodkowego. I idziemy sobie do pchamy. Środka, czyli do koślawości, jeżeli ten ruch jest za duży, widzicie, że noga nam szybko ucieka do koślawości, świadczy to o niestabilności więzadła pobocznego piszczelowego, czyli po stronie przyśrodkowej. Jeżeli noga wam ucieka do szpotawości, to znaczy o niestabilności więzadła pobocznego strzałkowego, więc strona boczna. Oczywiście, tak samo jak w przypadku więzadła krzyżowego przedniego tylnego, sprawdzamy to i porównujemy z drugą nogą. Tutaj tego ruchu powinno być bardzo mało, czyli aparat więzadłowy mamy zbadane. I jeżeli w naszej terapii mamy już wyeliminowane problemy wewnątrztorebkowe, to sytuacja staje się dużo prostsza, bo te problemy, które są związane właśnie z mięśniami, z dysbalansem, niestabilnością, problemami nawet tych więzadeł zewnątrztorebkowych, czyli pobocznego, piszczelowego, strzałkowego, dużo lepiej się leczą i mamy realny wpływ na ich wyleczenie, choćby taką terapię, jaką my w gabinecie preferujemy, czyli terapię manualną na stole do masażu. Natomiast wracając trochę wcześniej do samego wywiadu, jeżeli macie pacjenta, który przychodzi do was z problemem i on tak naprawdę nie bardzo wie, kiedy ten ból się pojawił i co było takim punktem zapalnym, że ten problem ma miejsce, to przede wszystkim musimy zadać kilka ważnych pytań. Ważne pytanie jest, od kiedy boli? I jeżeli pacjent wam powie, że no ten ból to już się utrzymuje długo, to oczywiście sytuacja jest niefajna, dlatego że prawdopodobnie zostało zaangażowanych sporo struktur do tego problemu, ale z drugiej racji wiemy, że to prawdopodobnie problem narządu ruchu, przeciążeniowy i tak dalej. Więc jest to prostsze. Takie bóle nagłe, które miały miejsce niedawno, charakter jest ostry i co ważniejsze, pacjent wam powie, że ten ból trwa cały czas, że nie ma takich sytuacji, żeby on się zmniejszał, zarówno w sytuacji, kiedy on eksploatuje te kolano, jak to kolano nie eksploatuje w ciągu dnia czy wieczorem. Ten ból jest cały czas. Takie sytuacje są niefajne, jest to niespecyficzny rodzaj bólu, który może nas informować o tym, że problem na przykład jest rzutowany z jamy brzusznej, może być jakiś problem nowotworowy, może być jakiś problem, no mocna patologia, raczej nie narząd ruchu, więc miejcie to na uwadze. Więc dużo ciekawszym pytaniem jest pytać pacjenta, kiedy ten problem się zmniejsza, aczkolwiek warto zapytać, kiedy on się nasila. I pacjent mówi, że jak wstaje rano jest wszystko w porządku, ale rzeczywiście z biegiem czasu, z godziny na godzinę jest coraz gorzej, najgorzej wieczorem. Więc to jest klasyczna charakterystyka dla problemów mięśniowych i stawowych. Natomiast jeżeli powie wam, że ten problem ma miejsce przede wszystkim w nocy, jak wstaje rano i rzeczywiście te kolano eksploatuje, to się okazuje, że ten problem może mieć charakter płynowy,
może mieć charakter jakiejś kompresji. Jeżeli pacjent wykonuje ruchy i aktywuje pompę mięśniową, to sytuacja się poprawia. Więc te pytania, co zmniejsza ból i co nasila, są bardzo ważne podczas każdego wywiadu, nie tylko dotyczące stawu kolanowego, ale wszystkich innych struktur. Urazy z przeszłości, operacje. To jest kolejna rzecz, o którą musicie pytać. I oczywiście jak pytacie o takie rzeczy, to pytacie nie tylko i wyłącznie o problemy dotyczące stawu kolanowego, ale wszystkich innych, na początku ważniejszych, cieńszych urazów, a potem ewentualnie jakichś mniejszych pierdół, nazwijmy to. No i oczywiście wszystkich ingerencji chirurgicznych. Mam nadzieję, że oglądając kanał, czy Projekt Masaż, czy mój kanał, wiecie o tym, że każda rzecz może mieć wpływ na wasze problemy związane z narządem ruchu, więc miejcie na uwadze i pytajcie dokładnie. Pacjenci bardzo często, jak wy nie zadajecie pytanie, czy problem dotyczy, czy była jakaś operacja, a oni przyszli do was z problemem stawu kolanowego, to oni mają na uwadze ten staw kolanowy, ale musicie ich odwieść od jakby takiego jakby kierunku myślenia, że was interesuje wszystko, wszystkie inne ingerencje chirurgiczne, wszystkie inne poważne urazy, które miały miejsce w ich życiu. I pokażcie potem im to, że rzeczywiście ma to spory wpływ. Jeśli chodzi o staw kolanowy, to bardziej myślimy w kategoriach okolice kończyny dolnej, jamy brzusznej, natomiast inne obszary też mogą mieć duże znaczenie. Codzienna aktywność fizyczna. To jest pytanie, które warto zadać pacjentom, czyli jak wygląda ich dzień, czy uprawia jakąś aktywność fizyczną. Jak uprawiają, to też wiecie, czym ta aktywność się charakteryzuje, że na przykład problemy stawu kolanowego, które oni mają, to jest nic innego jak nawarstwianie się mikrourazów podczas biegania i dochodzi do przeciążenia przedbocznego strony bocznej części uda, co ma miejsce często przy różnego rodzaju problemach pasem drobiowo-śrubowego choćby i dochodzi do dysbalansu w stawie kolanowym. Natomiast to jest bardzo ważne pytanie, a dotyczące aktywności i ich rodzaju pracy, dlatego że wy wiecie, że jeżeli pacjent przychodzi i tak naprawdę on wam mówi, że bardzo mało ruchu jest w jego życiu, tak naprawdę dużo siedzi, mało się rusza, jeszcze dorzuci wam, że ta dieta, którą na przykład ma, to jest w ogóle kiepska i w ogóle kiepsko sypia, w ogóle wszystko jest źle i wszędzie są braki, to jest dość istotne, dlatego że wy wiecie, że nawet niewielką ingerencją podczas waszej terapii na stole choćby bardzo mocno będziecie obciążać układ nerwowy tego pacjenta. On będzie często niewydolny, dlatego że jest niezadaptowany. Na pewno znajdzie taką sytuację, co często ma miejsce w pierwszych dniach nowego roku, kiedy ktoś sobie stwierdza, że ok, nowy rok, nowy ja, pójdę na siłownię, zacznę intensywnie sobie pracować i się okazuje, że tak naprawdę jest spory problem, bo byliśmy nieprzygotowani, a chcemy zrobić na przykład trening swojego życia w ogóle. Każdy ma taką sytuację. I złudne jest to, że dużo osób myśli, nawet terapeutów, że oni pracują z tym pacjentem, w ogóle się nie męczy, leży na stole do masażu, no to jak on może być przebodźcowany, jak on może się w ogóle zmęczyć? Otóż może, bo jego układ nerwowy chłonie wszystkie rzeczy, które robicie i się okazuje, że pomimo, że pacjent przyszedł do was jakimś niewielkim bólem stawu kolanowego, wraca z większym, my mu oczywiście mówimy, że wmawiamy, że tak, 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 to może być oczywiście normalne, dlatego że przecież jest coś takiego jak pozorne pogorszenie zdrowia. No nie powinno mieć to miejsca, więc raczej starajcie się nie zaostrzać pacjentów podczas terapii, stąd pytajcie się, jakie oni w ogóle jak oni funkcjonują na co dzień, jak wygląda ich życie, wtedy będziecie wiedzieć, czy wy rzeczywiście możecie dorzucić konkretnego bodźca, czy niekoniecznie. Jeśli chodzi w ogóle o leczenie i diagnostykę tak naprawdę kończyny dolnej, stawu kolanowego, skokowego biodra, to bardzo istotne jest na przykład, żeby sprawdzić sobie, jak ci pacjenci chodzą i się okazuje, że wy jesteście bardzo szybko w stanie wychwycić różnego rodzaju problemy podczas samą analizę i obserwację chodu. I się okazuje, że pacjent bardziej przeciąża jedną nogę, albo na przykład jedną nogę stawia dużo głośniej, gdzieś tam strzela ten staw kolanowy podczas ruszania i tak dalej. Warto to wiedzieć, żeby wiedzieć, na których strukturach się skupić. I na przykład w mojej praktyce wygląda tak, że ja robię analizę postronną w statyce, obserwuję sobie w kolanie dużo fajnych rzeczy możemy obserwować. Możemy zaobserwować wysokość ustawienia rzepki, możemy zaobserwować rotację rzepki, możemy sprawdzić, czy rzeczywiście jedna noga, na przykład te mięśnie są bardziej wyeksponowane, w drugiej mniej. Możemy sprawdzić, czy na przykład pacjent stojąc już nie obciąża bardziej jednej kończyny, co można zinformować o tym, że on podświadomie chce odciążyć drugą nogę, dlatego że tam jest problem. I tych możliwości jest sporo, więc analiza statyczna, którą na pewno wam na kanale zrobimy, analiza chodu, którą też pewnie wam przygotujemy, na co warto ewentualnie zwrócić uwagę u swoich pacjentów, to jest coś, od czego warto sobie zacząć. Drugą rzeczą są te testy, które już sobie omówiliśmy, testy łąkotkowe, więc zadłowy, żeby wykluczyć inne problemy. Badanie zakresu ruchu w stawie kolanowym musimy sobie sprawdzić, czy nie ma przykurczu zgięciowego. To jest istotne, dlatego że przykurcz zgięciowy będzie nam oznaczał, że noga będzie funkcjonalnie krótsza, a to się może przełożyć, jeżeli ta długość nóg jest
dużo krótsze na różne inne problemy, nie tylko stawku nowego, ale całego naszego ciała. Czyli te stawienie zagłowe, łąkotkowe, zakres ruchu i warto sobie zbadać ogólnie struktury mięśniowe, czyli jak pracują obszary związane z ruchomością i tak naprawdę poruszaniem naszego stawu kolanowego. I takich struktur mięśniowych jest trochę, bo musimy zbadać sobie mięśnie uda oczywiście, wszystkie cztery głowy czworogłowego, napręcz pomiędzy szeroki, przywodziciele, grupę kulszowo-ogniową, brzuchaty łydki, podkolanowy. Pamiętajmy o tym, że staw kolanowy to nie jest tylko staw, który się zgina, prostuje, ale też dość istotne jest zbadanie ruchów rotacji, tak, które mają miejsce. Więc często się zdarza, że przychodzą pacjenci, u których mamy deficyt rotacji i się okazuje, że nikt nie badał nigdy właśnie ruchów rotacji w stawie kolanowym, nie pracował z dołem podkolanowym, na przykład z mięśniem podkolanowym, który ma wpływ, tak? Jest mięśniem, który wykonuje ruch rotacji wewnętrznej i jego napięcie może ograniczyć ruch rotacji zewnętrznej, a to w efekcie powoduje nogę funkcjonalnie krótszą i tak dalej, cała kaskada tutaj nam leci. Więc jak zwrócić uwagę, sporo tego wszystkiego jest, na co warto zwrócić uwagę. Mam nadzieję, że na początku ten wywiad, te testy łąkotkowe, więzadłowe, dopytanie się, kiedy problem zmniejsza się, kiedy się nasila, macie już za sobą, wiecie ewentualnie, jak to robić i później dorzucamy sobie badanie mięśniowe, zakres ruchu, siła poszczególnych struktur mięśniowych i naprawdę można wyciągnąć niesamowite wnioski, robiąc to wszystko. I wtedy rzeczywiście będziecie wiedzieć, co wy macie zrobić. Macie testy kontrolne. Pacjenci z problemem stawu kolanowego często przychodzą i mówią, że ten ból jakby u nich jest na co dzień. Dopytajcie się, czy oni nie są w stanie tego bólu aktualnie jakby nasilić, tak? Poprzez przysiad, poprzez wykrót, poprzez obciążenie nogi, poprzez jakby stanie tylko na jednej nodze, może tej dysfunkcyjnej. Jest to dość istotne, dlatego że wtedy macie test kontrolny, który ewentualnie będziecie mogli później wykorzystać w trakcie terapii, po terapii, żeby sprawdzić, czy robota, którą zrobiliście, to jest konkretna robota i rzeczywiście dolegliwości bólowe się zmniejszyły. Jeżeli my swoim narzędziem uderzymy w miejsce problematyczne, przyczynę konkretnego problemu, to zobaczycie, że może mieć bardzo fajne efekty, choćby po jednej dobrej, konkretnej terapii na stole. Przebitki, które widzieliście podczas tego materiału, pochodzą właśnie z warsztatu Piątek z masażem. Oczywiście zapraszamy Was na tego typu warsztaty, które prowadzimy w Warszawie, ale też w innych miastach. I uwaga, wchodźcie sobie na stronę projektmasaż/kursy/warsztaty. Tutaj macie tą stronkę i tak naprawdę sprawdzacie, gdzie jesteśmy, gdzie są piątki z masażem. Czasami my z wyprzedzeniem miesiąca, dwóch, czasami trzech miesięcy wrzucamy, gdzie, w których miastach te warsztaty będą. Bo oczywiście jak jesteśmy w danym mieście, to czasami już prowadzę tam szkolenie, zostajemy trochę dłużej i prowadzimy piątek z masażem. Serdecznie Was zapraszamy, dlatego że rzeczywiście często można dostać fajne narzędzie, będąc na krótkim 3-3,5 godziny w warsztacie. Dzięki za uwagę. Dajcie mi koniecznie znać, czy tego typu materiały, gdzie sobie siedzę, opowiadam Wam o diagnostyce, wywiadzie i tak dalej, jakby przemawiają do Was, czy chcecie tego rodzaju więcej informacji, dlatego że no, jest niesamowita ilość rzeczy, które możemy Wam przekazać w ten sposób. I później oczywiście te tematy będziemy rozszerzać, bo tak jak wspomniałem, na pewno znajdziecie u nas na kanale za jakiś czas analizę posturalną, która będzie nakierowana na kończynę dolną, na staw kolanowy i ewentualnie w przyszłości analizę chodu, która też będzie nakierowana nie co kiedy powinno się dziać, dlatego że takich analiz macie sporo w książkach, tylko na co warto zwrócić uwagę, co się czym charakteryzuje, że jak słyszycie na przykład, że pacjent chodzi głośno, to co to może ewentualnie od razu być za struktura, która będzie tutaj dysfunkcyjna i tego typu rzeczy. O Jezu, jest tego dużo, strasznie, więc koniecznie dajcie znać. Pamiętajcie, subskrypcja, łapka w górę, komentarz, co byście chcieli widzieć na kanale i widzimy się w następnym materiale. Trzymajcie się, na razie.